Błyszczący. Ale mężczyzna, Inglota. Inglota, to... błyszczący, taki okrągły, mały, czarny. On chyba stoi na szklanym stole. Koło pędzelków takich. O, widzi pan pędzelki w papierze? On. Tak, jest, tak. Jest. To jest on. Ale to tylko takiego błysku nadam sobie. Taka jedna, właśnie co pani mówiłam, charakteryzatorka. Aha. Wspaniała, glamour taki, robi glamour, takie cuda. I mi taki pokazała trik. I ja się w ogóle nim nie przejmuję, że robię to w dzień. Mhm. Że, ale to po prostu nie przystoi do mojego wieku, nie? Ale się tym bawię, po prostu urocz to jest może. Nie, dlaczego, może nie, dlaczego nie przystoi? Ja uważam, że, tak? Że po prostu... My już jesteśmy że nie ma czegoś takiego, jak nie przystoi. Znaczy nie, no może to zależy od sytuacji. Nie, nie przystoi. No może nie przystoi. Ale jeżeli chodzi o makijaż, i to jest taka drobnostka. I nie tylko makijaż, wie pani, bo można podcisnąć na przykład, ja uważam, że ja mam za mało biżuterii dzisiaj, nie? Mhm. Bo ja jeszcze jej po prostu... Jedna, druga, trzecia, czwarta. Kolczyków nie ma, ale... Ale kolczyków ja nie mam. A ile byłoby idealnie? Za dużo by było... No nie wiem, jakoś obciążyłoby mi twarz. Pani ma piękne. A, dziękuję, ale ja mam tylko jedno. Schowam już tu, nie? Prawda? Może być tutaj, może być tu. My zdmuchniemy wszystko. A, nie, jeszcze... nie było lokowania produktu, także dobrze. A, żeby nie było lokowania produktu, dobrze. Żartuję. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Ja przepraszam bardzo, bo to jest po prostu ta maniana, którą ja odwaliłam dzisiaj. Jest deszcz i w ogóle po prostu to miasto wtedy szaleje, korkuje się i tak dalej, nie? Ludzie się przewracają na ulicach. Ludzie się przewracają na ulicach, ludzie zasypiają, tacy jak ja dzisiaj. Umówiona byłam u charakteryzatorki mojej, ale żeby mi rzęsy przykleiła, ale pani mnie obudziła, mówiąc, jakby pani miała kłopot z szukaniem mnie w fabryce Norblina, to... No i to ledwo co zdążyłam na siebie założyć, to co wieczorem przygotowałam na szczęście. Tak, no tak, to o mieście, o pogodzie trochę, tam o makijażu i co dalej? I co dalej o mieście, o makijażu? A tak generalnie co u pani? Hmm. Jak się pani czuje? Oprócz tego, że dzisiaj tak wyrwana ze snu była. No jak ja się czuję, wie pani? No czuję się kobietą dojrzałą. Czasem myślę, że to jest zacne i błyszczące i urocze, a czasem, no oczywiście, to przecież każdy ma lepsze i gorsze dni, prawda? A czasem czuję po prostu, że jestem już stara, nikomu niepotrzebna, że to wszystko już przeminęło, ten mój sukces filmowy w wieku lat 50, to się tak pojawił i tak no, zniknął, bo kariery mają to do siebie, że syfonują, strzelają, a potem znikają, a potem się znowu odkorkowują, albo i nie. Mhm. Tak jak rozmawiam z moją mądrą agentką, to mówi, że w ogóle po prostu od 10 lat prowadzi wspaniałą agencję realizatorów filmowych i mówi, że to w ogóle po prostu na wstępie, jak rozmawia z kimś, kogo przyjmuje, to mówi, ale ja nie załatwiam ról. No, tak jak to akceptujesz, to przechodzimy do punktów dalszych. Bo mówi, że po prostu nigdy nie wiadomo i o co chodzi w ogóle, że się nagle odkorkowuje, a potem nagle zacicha. Dla widowni to może nie ma znaczenia, jak zacicha na rok, dwa, w ogóle tego nie zauważa, prawda? No to zależy. Jeżeli na przykład czekają na jakąś produkcję na przykład z panią, tak. No a kto by to czekał na produkcję ze mną, ciekawa jestem. A no to na teraz przykład, proszę pani głos. Na przykład oddaję. Ja. Właśnie chciałam tutaj powiedzieć, proszę bardzo, proszę państwa, Aleksandra Konieczna. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz. Tak jest. Pani Aleksandro, tutaj mogę zacząć wymieniać też przecież. Niedawno, właśnie ostatnia rodzina, to trochę dawniej, ale jeszcze bardziej niedawno. 2016 rok. A to jeszcze dawniej niż myślałam. Ale ma 2016 minęło. Rok, to się zaczęło w 2016 roku dla mnie, kiedy zagrałam w ostatniej rodzinie. Janek P. Matuszyński cudowny mnie obsadził i dla kina polskiego zrodził, ale ja nie byłam, proszę pani, inną aktorką niż jestem teraz, ani wtedy w 2016 roku. Nie byłam inną niż w 2005,
Nie byłam inną. Mhm. Byłam już tą samą, uczącą się, rozwijającą się może pewnie w drodze, ale jakąś aktorką. Mhm. Ja nie czuję, że ja byłam młodszą. To byłam młodszą, to prawda. Tu jakby czas działa na moją niekorzyść, prawda? Bo zagarnął mi te... Nie zagarnął, po prostu płynął dla mnie. Ja w ogóle nie czułam tego, że ja coś nie... Nie ten teges ze mną. Gdybym ja tak myślała, to ja bym była kompletną frustratką teraz. Tak, ale dlaczego czas nie na korzyść działa? No bo, wie Pani, ja przeczytałam na przykład w wywiadzie z moją inną znakomitą koleżanką, nie będę miała imienia ani nazwiska, bo to w ogóle nie o to teraz chodzi, tylko o ten czas, która podobnie jak ja tak w wieku dojrzałym trysnęła i mówiła, że niech Pani zwróci uwagę, nie zagrała już tych ról, które mogła zagrać jako kobieta na przykład 40-letnia albo 35-letnia, która jest jeszcze obiektem seksualnym, nawet 40-letnia jeszcze jest obiektem seksualnym, a 50-letnia, to nie wiem, to po prostu czy sobie nie wpieramy tego, że 50 plus teraz to jest, ponieważ się społeczeństwo starzeje, to jest jeszcze mega power, bo organizmy takie, no, są takie, jakie są nasze biologicznie i liczby są takie, jakie są, metryka jest taka, jaka jest i myślę, że to jest trochę społecznie, kulturowo wmawiane sobie, że 50 plus to jest super. Ja w każdym filmie, w którym zagrałam, nie było ich wiele, jestem postarzana o 10 lat, mniej więcej albo więcej i postarzana. Jak ludzie mnie na ulicy spotkają, czy tam mówią, Boże, nie, że oni, jak Pani dobrze teraz wygląda, tak? Ja się naciągnęła, to tam sobie porobiła, to... Ale nie, że oni tam Panią jakoś ubiorą, nie? No i ja tak sobie myślę, dlaczego tak jest w przypadku aktorek? A w przypadku aktorów jest odwrotnie. Nie chcę tutaj teraz jakimś feminizmem, nie myślę sobie, że wyglądam na feministkę, jestem feministką, ale mądrą. Feminizm to jest bardzo zacna idea. Niektórzy uważają, tak jeszcze istnieje coś takiego, takie logo, taki skrót myślowy, że to są te idiotki, które nie uprawiają seksu i nie nienawidzą mężczyzn. No, to jest tak, nieprawda. To są skrajności, więc to nie jest, to zgadzam się, to nie jest prawda. Lubią seks, lubią mężczyzn. Lubią też kobiety, lubią po prostu właśnie, miłość. Więc taką feministką jestem, to prawda, ale z mężczyznami, aktorami jest odwrotnie. Brani są starsi do tych młodszych, postarzanych. Oni są z kolei na początku historii postarzani, a potem są z tego postarzania puszczani, co jest prostsze. Bo zaczynają, no, w sensie charakteryzacji, tak, prawda? I grania swoje, i z procesu tego, no, o tych 20 lat, dajmy na to, idą taką, jeżeli historię opowiada tak jak Ostatnia rodzina, to jest 20 lat z życia rodziny Beksińskich opowiadanych. I ja zapytałam takiej nawet charakteryzatorki, bo się tak nad tym zastanawiałam. I mówię, a dlaczego tak jest? A ona, która przecież jest kobietą, która pracuje akurat w filmie od lat i doświadczoną, super charakteryzatorką, mówi, no nie wiem, no może, nie wiem, sama nie wiem, no może dlatego, że nie wiem. I naprawdę miała po prostu trochę, wie Pani, zawiechę i mówi, no bo może kobiety tak, nie wiem, producenci myślą, że kobiety tak gorzej znoszą te 12 godzin na planie. A ja mówię, ale wcale nie znoszą 12 godzin, bo tu mogłabym wymienić kilka nazwisk aktorek wspaniałych, które są poza tym energetycznie, działają w swoich ogrodach, poświęcają się wnukom, no bo co mają robić na tej emeryturze i to są wspaniałe aktorki i nazwiska i leżą one odłogiem, a ja myśląc o tym, opowiadając o tym, myślę o sobie też za 10 lat, nie? Bo ja teraz, grając w Ostatniej rodzinie i będąc postarzana,
myślę, a co to aktorka, która ma 10-15 lat, więcej ode mnie, mogłaby wskoczyć na moje miejsce i powinna, nie? Tak trochę strzelam sobie w kolano oczywiście, dywagując na ten temat. Ale też praktycznie, o sobie myśląc w przyszłości. Nie za bardzo tak, czy pani rozumie, o czym ja mówię? Tak, rozumiem. Czy widzowie rozumieją, o czym ja mówię? Ciekawe. To musimy zapytać. Rozumiemy? Nie, myślę, że tak. Myślę, że rozumieją. Znaczy, ja nie mam problemu ze zrozumieniem pani w tym momencie. Aha, bo ja się tak zastanawiam mówię naokoło. Zastanawiam się nad tym, bo to rzeczywiście... To jest zjawisko, którego nie widzimy, nie? No szczególnie ja z mojej pozycji, prawda? Nie, z pozycji, to tylko z pozycji tej, jak się ułożyła moja kariera chyba. Ona nie było, ta moja kariera nie jest jakaś... Ona jest wyjątkiem, który potwierdza regułę, tak? Że jestem szczególna, nie jestem żadna szczególna, tylko jestem ogólna. To jest sytuacja taka aktorek, a aktorek dojrzałych to już... że na 8 ról męskich przypada jedna kobieca. Że mężczyźni dwa razy więcej mówią na ekranie. Jak pani teraz przejrzy takie produkcje, które wchodzą albo są robione, to same główne role albo większość głównych ról grają mężczyźni. Mówiła pani o filmie polskim, czy nie tylko generalnie? W Europie jest trochę lepiej, to prawda, a w Stanach jest tak samo. Stąd to jakby to Me Too, wcześniej może Meryl Streep z stworzeniem prawie gatunku o dojrzałej komedii romantycznej, kiedy no, na przykład w filmie It's Complicated z Alekiem Baldwinem uprawia seks, to ja z młodymi ludźmi akurat oglądając ten film, to dwie osoby mówią, bo się wyrzekam i wychodzą. Tak, bo to jest przetarcie tego szlaku, że seks jest tylko dla młodego ciała, tak? A jak widzimy na przykład otyłego Aleka i widzimy jakieś piegi i widzimy na skórze, nie wiem, rozstępy, no wszystko to... kilka kępka włosków, która nie powinna się teoretycznie znaleźć. Tak, jak widzimy, że się marszczy, ona tak się w romantycznej pozycji zastygła, a ma tam, nie Meryl Streep akurat, ale ma tam kilka podbródków, 3-4 albo co, no to fuj, bo się wyrzygam, nie? Tylko dlatego po prostu, że tego nie widzimy na ekranie i że jest tendencja, znaczy tendencja od wieków, tak? No może nie od wieków, no wtedy, kiedy się zaczęło kino. Znaczy tak, no bo właśnie próbuję sobie teraz w głowie przypomnieć te wszystkie produkcje ze sceny właśnie seksu, to rzeczywiście są to osoby, które są... Do którego roku życia? Do 30 któregoś, 40 może maksymalnie. A tak to wyjątki. Pamiętam, kiedyś oglądałam film Na Nowych Horyzontach, Łóżko się nazywało. Łóżko. Czyj to film? Oj kurczę, nie pamiętam. Ale polski? Nie, to polski. Jakiś europejski? Może francuski, ale nie jestem norweski? Pewna. Norweski? Francuski może. Francuski? Ale nie jestem pewna, musiałabym sprawdzić, bo nie chcę tutaj wprowadzić. A to nie był film Intymność? Łóżko, tak łóżko. Było. To było łóżko. Tak było tłumaczone. Tak. I to było o takiej parze emerytów już, którzy postanowili się rozejść, co też nieczęsto jest pokazywane na ekranie, ponieważ już przeżyli razem dziesiątki lat tak naprawdę i z jakiegoś powodu postanowili się rozstać. I tam była pokazana ta intymność między nimi i to było właśnie głównie na to skierowane, ale też nie było niczego seksualnego. Przynajmniej nie przypominam sobie w tym momencie, bo to już kilka lat temu ten film oglądałam. I rzeczywiście tutaj ma pani rację. Jeżeli chodzi na przykład o role kobiece i to, ile kobiety mówią na ekranie, to moim zdaniem zaczyna się zmieniać. Ale jeżeli by wziąć pod uwagę właśnie film Ostatnia Rodzina, czy chociażby nawet Żeby nie było śladów, to tam też przewyższają role męskie. Z tym, że to bazuje na historii, prawda?
Tak, no, ale to w każdym filmie tak jest. Kobiety przecierają jakby szlaki aktorki, czy to w ogóle przemysł filmowy, producenci, że bohaterki kobiece są w serialu głównymi rolami. Tak, Seks w Wielkim Mieście, tak. Albo w Polsce też. Natomiast kino jednak jest, potrzebuje bohatera męskiego, głównego. Głównego męskiego w większości. No ale niech pani powie coś wesołego. Znalazłam wczoraj biżuterię, przedwczoraj biżuterię, która cudownie pasuje do pani urody. To właśnie... Zaczęłam już mówić? Ja nie powiem, co to za biżuteria, bo ja nie jestem tutaj w sprawie tej kryptoreklamy tych dziewczyn. Ale może zobaczę, jaka jest biżuteria i zadzwonimy, napiszemy do was w sprawie nie krypto, a zwykłej reklamy. Nie, ale pani Aleksandro, mam jeszcze takie pytanie, jeżeli mogę, oczywiście, bo mówiłyśmy tutaj, jeszcze tak trochę powracając do tego tematu, o rolach damskich i o rolach kobiet dojrzałych w scenach łóżkowych i reakcji widzów na to. Czy jeżeli ktoś zaproponował pani taką rolę, w której rzeczywiście jest rola kobiety pani, w pani wieku na przykład, tak. Która po prostu jest w małżeństwie, czy nawet nie jest w małżeństwie i cieszy się z samego faktu, z tego, że czuje się pełna sił i uwielbia po prostu seks. To o, pani... no właśnie, tak na przykład taka kobieta, czytamy teraz taki scenariusz, on jest tak pisany, powstaje, już jest właściwie zakończony, niesamowity zupełnie właśnie o kobiecie takiej jak ja, po 50, kobiecie, która po prostu jest wolna i łupi po prostu facetów na Tinderze. Mhm. Ona się rozstała i potem ma pustkę uczuciową i w ogóle nie jest zainteresowana żadnymi związkami ani emocjami. Po prostu jest tylko zainteresowana seksem i no tą jedną nocą, nie? Mhm. I żeby tylko nie zadzwonił, żeby nie komplikował następnego dnia życia, nie? I tak, no i właśnie, i tam w scenariuszu jest bardzo dużo scen łóżkowych, bardzo dużo. No i teraz czekam na pani pytanie do końca, przepraszam. Tak... A, to czy chciałaby pani zagrać taką rolę? O to mi chodzi. Czy w scenach łóżkowych? Ja bym bardzo chciała zagrać taką rolę, bo dlaczego? Bo są kobiety dojrzałe takie w moim wieku i starsze na Tinderze, na Boga i na wszystkich portalach randkowych. Dlaczego to po prostu miałoby być tabu? No nie, niech tak, tylko że widzi pani, ja mam takie związane. Teraz też pani pytałam panią, czy widać całą sylwetkę, czy tylko do, jak pani powiedziała, że nie całą, tylko pół, to już się ucieszyłam, bo pomyślałam, że to moje uda są troszkę ostatnio za grubawe, a jeszcze się po prostu wygupiłam, że te białe dżinsy założyłam, bo uwielbiam białe dżinsy. No i tak, i pyta mnie o to, czyli jakby te uda wyglądały, nie? I pomyślałam sobie, a jak rozmawiam w sprawie tego scenariusza, to mówię, okej, ale sceny łóżkowe, nie mam zgody na razie na sceny łóżkowe. A oni mówią, to oczywiście nie ma sprawy, dublerka. I teraz jak z panią rozmawiam, jaka dublerka, pani Aleksandro? To myślę sobie po prostu, wie pani co, to jest tak o gatunku. Jeśli to jest... No, muszę wrócić do autorki scenariusza w takim razie, do rozmowy, bo bardzo to jest po prostu ciekawe, co pani we mnie rozpaliła. Bardzo ciekawe. Może niech będzie tak, że ktoś powie, fuj, bo się zżygam. Albo... coś ordynarnego, nie, co się pojawia, bo wiem też, że kobiety założyły takie, zresztą ta, która dziewczyna, jedna z kobiet, która Tindera założyła, właśnie ona założyła taki portal randkowy,
nie mogę powiedzieć, prawda, bo po co, ale przecież można to sprawdzić, w którym tylko kobiety mają prawo, ze względu na to, że były poddane innych, na wszystkich innych, jakby uważają seksizmowi, tak, i ordynarnym zaczepkom, że tylko kobieta w tym portalu ma prawo zaproponować pierwszy ruch. Tak, słyszałam, że to kobieta inicjuje właśnie. Inicjuje, tak. I tylko kobieta. Jeśli mężczyźni się zgadzają na udział w tym portalu, to muszą to zaakceptować, że oni czekają jakby, tak? Mhm. Oni są bierni. Mhm. I kobieta inicjuje i nie ma tutaj w ogóle, jakby to jest zasada tego, nie? Mhm. To też jest bardzo ciekawe, uważam, jako zjawisko, nie? Tak, znaczy... Powiem tak, generalnie uważam, że fajnie, że powstała tego rodzaju aplikacja, ponieważ wiem, że niektóre osoby nie czują się komfortowo, bo... Kobiety czy mężczyźni? Kobiety, mówimy o kobietach. Ponieważ rzeczywiście na takim Tinderze czy innych aplikacjach randkowych nie zawsze wiadomo, czy dostanie się, powiedzmy, że smaczną wiadomość. Jaką? Smaczną. Smaczną. W guście wiadomość, prawda? W sensie guście. No jakimkolwiek, tak. Z poszanowaniem drugiej osoby, powiedzmy. Z poszanowaniem drugiej osoby, tak. Tak. Więc dlatego z tego względu dobrze, że to powstało, bo wiem, że znajdą się kobiety, które będą z tego korzystały. Jest dużo kobiet, które z tego korzystały. Ale tak sobie myślę, bo też właśnie zaczęłyśmy od tego feminizmu, który kultywuje ideę równości generalnie, po prostu równości, tak. A nie, że kobiety są wyżej. Bo nie żadnego szaleństwa, nie żadnego... No to jest, mówiąc właśnie, to przecież są studia, tak? To chodzi o to, nie chodzi o to, że może nierówności, tylko tego, że poszanowania drugiej osoby. My kobiety jesteśmy inaczej biologicznie skonstruowane i mężczyźni są inaczej biologicznie skonstruowani. I żeby te różnice w naszych konstrukcjach różnych miały przełożenie na obyczaje, na prawo przede wszystkim, tam na zachowania, no to pewnie upłynęłoby trochę czasu, tak? Ale że na przykład kobieta szybciej, to jest niesamowite, zupełnie, że na przykład kobiety są tak skonstruowane biologicznie, że szybciej marzną. Potrzebują temperatury o 2 stopnie mniej więcej, albo 1,5 stopnia, coś tak między 1,5 stopnia a 2 stopnie wyższej niż mężczyźni, bo szybciej marzną. I to faceci się często śmieją, nie? Że my śpimy w skarpetkach, albo na Instagramie, w social mediach kobiety tam odpalają nagle i mówią, sezon skarpetkowy, czas zacząć, nie? I takie, jakie tam czytam, komentarze męskie, takie właśnie czasem bez poszanowania tego, że dowiedziałam się, że właśnie my jesteśmy to pod wieloma w open space'ach, tak jak na przykład tutaj, temperatura klimatyzacji jest dostosowana do męskiego ciała. Znaczy, mi osobiście tutaj, jeżeli nie miałabym na sobie tego, to byłoby mi chłodno. A mężczyźni są w t-shirtach niektórzy, w większości. No i to jest po prostu, to jest taki przykład jedyny, ale bym ich mnożyła, mogła mnożyć mnóstwo, jeśli chodzi o urbanistykę, jeśli chodzi o prawo i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, bo tak rozdzielamy męskość i kobiecość, że jeżeli nadal jesteśmy w tym temacie poszanowania drugiej osoby, to ostatnio też zastanawiałam się po raz kolejny nad tym, dlaczego inni uważają, że wiedzą, że my się czujemy lepiej i tak, że wiedzą lepiej, jak my się czujemy. Czy jest nam zimno, czy jest nam ciepło. W tym, nie zastanawiają się w ogóle. No właśnie. Tak samo jak tutaj pani mówiła o tych skarpetkach. To ja mam tak, że mi jest dosyć często zimno. I też ja pochodzę z Białegostoku i tam było zimniej, a jak się przeprowadziłam do Warszawy, to przywykłam do tej trochę cieplejszej temperatury. I jak wracam tam, to po prostu ubieram się cieplej niż moi rodzice. I dla nich to jest czasami niezrozumiałe też, dlaczego ja się ubieram tak ciepło.
i że przecież jest ciepło na zewnątrz, prawda? Tak. No i to jest zadziwiające, że na przykład tego rodzaju tematy wpływają po raz kolejny, mimo że te rozmowy też odbyły się już bardzo wiele razy. Więc... Wie pani, to by trzeba po prostu dużych ruchów, bo my mówimy teraz o skarpetkach, tak? Tak. Czy o temperaturze w szpitalach, wie pani, w szpitalach, w open space'ach, którą by trzeba po prostu podkręcić o jeden stopień, tak? Albo no tak, żeby się znaleźć w pół drogi, tak, żeby mężczyznom nie było za gorąco, a nam za zimno, tak? Ale temperatura, dajmy na to. Ale na przykład rozwiązania urbanistyczne wszystkich europejskich miast, największych europejskich miast, także Warszawy, rozwiązania urbanistyczne. I to ja teraz mówię po prostu za socjolog, tą, która napisała Niewidzialne kobiety, książką, która jest naprawdę moim zdaniem lekturą podstawową, hiszpańską, że urbanistyka wielkich miast jest podporządkowana, znaczy jest wymyślona przez mężczyzn i dla mężczyzn, bo jest, jak urbanistycznie analizowane są miasta, to wiadomo, że kobiety podróżują inaczej, a mężczyźni podróżują inaczej. Mężczyzna raczej po prostu wstaje i jedzie do pracy i wraca z pracy. Kobiety bardzo często w wieku rozrodczym, no, który jest przecież długi, potem wychowania dziecka przez wiele, wiele lat, raczej jeżdżą w kółku. To znaczy poruszają się po prostu w obrębie kółek, rond, miejsc, w których mieszkają. Często to są obrzeża dużych miast. I one po prostu jeżdżą tak tu do lekarza, tu do sklepu, tu do stomatologa, tu do marketu, tu z dzieckiem, tu kupić buciki. No przecież nie jadą do centrum po buciki, prawda? I cały dzień nie kupują tych bucików i nie wracają do bucików. A mężczyzna raczej po prostu jedzie do pracy i na wieczór wraca z pracy. Ale urbanistycznie miasta są rozwiązane właśnie w ten sposób. Że jedzie do centrum i wraca z centrum. A te małe rozwiązania wokół krążenia bardzo długo. Kobiety są opiekuńcze nie tylko w wieku rozrodczym. Kobiety potem są opiekuńcze w stosunku do swoich rodziców. Jakby pani spojrzała, domy starców, czy cokolwiek, szpitale, czy cokolwiek, to kobiety się opiekują w większości swoimi rodzicami. No, mamy taki bardziej opiek. Dziewczynki niuniają lalki, a mężczyźni, a chłopcy przecież budują te kolejki i bawią się w wojnę, nie? Ale pytanie, czy to nie jest kontekst społeczny, który został nam też narzucony w pewnym momencie? Bo nie to wiem, się bo... rozrosło i no, w tym momencie też ja widzę zmianę, że młodzi rodzice na przykład, i znaczy tutaj abstrahując już od Polski, Polska i nie tylko, tak. Nie starają się ograniczać właśnie tego schematu typu różowy, niebieski, lalka, samochód, tylko dają wybór na przykład dziecku, jak idą do sklepu z zabawkami, do której lalki chcesz wejść, co chcesz, na co masz ochotę, prawda? No tak, ale ja mówię o dużych rozwiązaniach, wie pani. Pani mówi od strony jakby wyedukowanych rodziców. Takich jest bardzo niedużo, bo rodzice, my rodzice, ja też tak urodziłam córkę i myślałam, i każdy myśli, że po prostu tego się nie trzeba uczyć. Ja urodzę i wychowam, bo ja jestem matką, albo bo ja jestem ojcem, to ja nie, trudno się w tych rolach nieraz odnaleźć, ale nie trzeba się tego jakoś minimalnie przynajmniej podrasować, tak? Poedukować. No to takich rodzin jest naprawdę niewiele, to co pani mówi, a to się odbywa na poziomie sklepu, rodziny. Pani mówi sklep zabawkowy, ale ja mówię o dużych rozwiązaniach, finansowych rozwiązaniach, zamachowych, urbanistycznych na przykład. Ile kobiet jest na przykład na banknotach w porównaniu do mężczyzn? Oj, to byłby temat długi. Mówię też o na przykład lukach informacyjnych związanych z kobietami. Kobiety nie strzegą aż tak dobrze, w ogóle nie strzegą swoich dóbr intelektualnych, które wytworzyły. Nie umieją tego jakby ochronić, sprzedać.
nie dbają o to, bo one są rozproszone na wiele innych funkcji swoich, nie wiedzą zresztą, że mogą na przykład zdecydować, że idą i to rodzinnie na przykład, albo jakąś siłą inną kobiecą zawiadują i dbają o tę wartość intelektualną, prawda, którą wytworzyły. Na przykład ja zrobiłam 5 przedstawień w teatrze, no może troszkę więcej, razem z dyplomami to może będzie 8 i jakby to tak jest, jak zajrzę w internet, to takie gdzieś tam fragmentarycznie. A mogłabym po prostu jakby, wie pani, PR-owo akcentować, działać, że ja na przykład nie tylko jestem aktorką, jestem też reżyserką, jestem też pedagogzką, napisałam też jedną książkę. Ja w ogóle tej książki nie strzegę, ona została po prostu wydana na początku pandemii, bez szansy na w ogóle żadną, wydawnictwo tak zdecydowało, bo nie wiadomo, było wtedy ile tam... Wydawnictwo zdecydowało. Tak, to wydawnictwo, tak, to no widzi pani, nie zastrzegłam, że ja będę mogła decydować. To w umowie trzeba by zastrzec. No właśnie, tutaj jakby no nie obstawiają się dobrymi prawnikami, nie dbają o to do końca, nie są takie jakby no silne, mądre, obstawione ludźmi, wiedzące, że trzeba się... Ja tego nie wiem na przykład, ale moja córka kończąca prawo już dużo rzeczy wie, których ja nie wiem. Znaczy, no tak, no ale to jest różnica między osobą, która zna to całe prawo, a żeby znać całe prawo, to rzeczywiście... Wydaje mi się, że jest taka randomowa osoba, po prostu nie zainteresuje się tym, żeby poznać całe prawo, tylko bardziej studenci właściwie prawa, prawda? Czy prawnicy właśnie już tam dalej na tej ścieżce etapu. No to znaczy, że chodzi mi o to, że też luki informacyjne polegają właśnie na tym, że gdyby dbały o to, tak, kobiety, o tę wartość swoją intelektualną, to by akcentowały to, dbałyby o PR tego, o co idzie za PR-em, o sprzedawalność prawa autorskie. Ja mam trochę inną perspektywę, no bo widzę też bardzo dużo kobiet, które na przykład też napisały książki i się z tym reklamują bardziej, prawda? I też mają osoby, powiedzmy, do PR-u. Osoby, które są na przykład na początku kariery, no to one same mogą zajmować się PR-em, albo na przykład osoby, które pracują we freelancie, to też na początku same zajmują się tym wszystkim. I perspektywy takiego właśnie pokolenia bardziej moich osób, to zauważyłam, że właśnie w moich kręgach też, prawda, osoby starają się właśnie podejść do tego w taki sposób, żeby wiedzieć jak najwięcej, jak siebie wykreować, bo teraz też stawiane jest na kreowanie marki osobistej po prostu. No oczywiście, zawsze tak jest, bo po prostu jak świat ma się dowiedzieć o nas, to... No dokładnie. Więc wie pani, będę sobie siedziała na wsi i będę, owszem, tam istotą swoją, ale potem jakby nieświadoma tego, że strategia uników społecznych, tak, które czasem po prostu jest bliskie artystom bardzo wielu, wybitnym artystom, potrzeba tej siły, która po prostu pokaże ich światu, sprzeda, wie pani, biznesowo myśli, nie? No, w każdym razie mniej strzegą niż mężczyźni. Czy już kończąc może ten temat, czy na przykład wiemy o jakichś kompozytorkach muzycznych, kompozytorkach? Znamy nazwiska kompozytorek? Hania Rani. Kto? Hania Rani. Współczesna? Współczesna, tak. A jakąż Akademię Muzyczną Kompozycję skończyła? Na jakim wydziale? Tego to nie wiem niestety. A co pani widziała jej, nie wiem, to operowego, czy utwór został nagrany? Utwór... ona nagrała płyty, na pianinie gra głównie. A, i wydała płytę? Tak. Aha, i komponuje, i gra, tak? Tak. A, rozumiem. No właśnie, super. No to super, że wydała płytę i dalej idzie. Jest fenomenalną po prostu. Bo wie pani, ja na przykład miałam reżyserować, no,
ostatecznie kto inny zaczął to reżyserować, ale cudowna była, no, na przykład interesowałam się tym, no bo zderzyłam się z tym jako reżyserka. Mariusz Freliński zaproponował mi w Teatrze Narodowym zrobienie opery współczesnej i były takie jakby cztery osoby, które utwory, i dzięki tym studenci czy studentki Akademii Muzycznej dostawali możliwość, że orkiestra symfoniczna nagrała ich utwory, tak? I potem te utwory były jako wyreżyserowane, jako opera grane. No i takim zupełnym cudem mi się trafiła, albo Mariusz Treliński tam zdecydował o niej, bo ja właściwie dostałam propozycję muzyczną. Kobieta, tak? I, no i wtedy właśnie zaczęłam po prostu myśleć o tym, ile kompozytorek, ale w XIX wieku, w XVIII wieku, no mam, w XX, mamy teraz już XXI, nie? W XX, jaka jest przewaga kompozytorów męskich? Czy myślę, czy kobiety nie komponują muzyki? Nie chciały komponować muzyki? Czy kobiety nie pisały w tym XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX, no w XX to już wiemy, tak? Ale i tak, ale tak przewaga jest absolutna, miażdżąca mężczyzn, pisarzy. Znaczy tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę też właśnie taką dłuższą historię na zasadzie wieków, no to, no, no to się zgadzam zupełnie. No to gdzie one wtedy były? Ukryte. One były niewidzialne właśnie. Niewidzialne tak jak kobiety, tak. Niewidzialne kobiety, no. Ja tylko po prostu o tym mówię tak na razie i no bo ja też nie zadbałam zupełnie o swoje anyżowe dropsy, a... No właśnie, ale chciałam też podpytać coś więcej o anyżowych dropsach. Tylko tutaj proszę tak palcem przejechać, bo jest rzęsa i trochę takiego czarnego się zrobiło od tuszu. No widzi pani, ja mówiłam pani, że mi się odbijają. Tak, tak, tak. Odbiła się, rzęsa spadła. Ale to tak lekko. Anyżowe dropsy. Ja w międzyczasie będę mówić po prostu. Tak, bo pani mówi. Zaintrygował mnie sam tytuł chociażby nawet. Bo to jest, zdradzę państwu, to jest autobiografia. I czy anyżowe dropsy po prostu królowały w pani życiu? Czy to było coś na zasadzie takiego przysmaku czy niesmaku? Nie, anyżowe dropsy, proszę pani, to są takie słodycze, to są... Słodycze, których dla koneserów. Tak jak Lukrecja na przykład. Bo ich nie ma w ogóle, takich słodyczy. W zasadzie. Są dropsy anyżowe, ale nie, są cuksy anyżowe. Cuksy, te lędrynki takie. W Grecji też można je, czy tam... No na lotniskach, ale dropsów akurat, ja myślałam o tym długo, nie ma. Mi zależało na tym, żeby to były słodycze, których nie znamy. No teraz moja córka nie zna smaku anyżowych, a one były kiedyś w Polsce, tak zwane kopalniaki, zagierka. No to dzieci uwielbiały, ja to uwielbiałam na przykład w dzieciństwie, anyżowe cuksy, ale dropsów nie było. No więc mi zależało, żeby to były takie słodycze, przynajmniej w formie, smak jakiś, którego nie do końca znamy, a forma to już w ogóle, żeby takiej na pewno nie było. No nie wiem, może ktoś mi podstawi pod nos anyżowe dropsy i mnie poczęstuje, wtedy będę miała głupią minę, ale nie wiem, wątpię. To postaramy się, jak przyjdzie do nas pani następnym razem, żeby znaleźć jakieś anyżowe, albo stworzyć anyżowe dropsy. Może. I wie pani co? No właśnie, jakby stworzyć anyżowe dropsy. Pani to powinna zrobić PR tej książki. Proszę bardzo. Kiedyś przez chwilę działałam w PR-ze, także na spotkanie na przykład, jakieś spotkanie z książką. Ja nie miałam żadnych spotkań autorskich. No to dobrze, to tutaj mówimy. Rozumie pani? Tutaj mówimy, że jest coś takiego jak było spotkanie online, pierwsze. To było w ogóle pierwsze z takich... No, z wydawnictwa i w ogóle nikt nie wiedział, jak działać. Wszystko zeszło do podziemia.
dwa lata temu, to było nie tak dawno, więc nie mówię o historii. Tak, zeszło do podziemia i zaczęło działać online, nie? Więc premiera książki, która była wymyślona z dziennikarzami w pięknej restauracji. Nic się z tego nie wydarzyło, bo nie mogło. Wszystko to klapło. Ale teraz jakby można byłoby to zrestartować. Dziennikarze, z tego co mi powiedział mój bardzo znany i dobry dziennikarz, nie jeden, dwóch, że dziennikarze nie lubią czegoś odgrzewanego. No, to miałoby się urodzić teraz, żeby o tym mówić, a jak nie, to powinno być przynajmniej nie wiem co. Rocznica i w Big Book Cafe miałam takie jedyne spotkanie autorskie, bo był marzec tamtego roku i wtedy to był rok od wydania Anyżowych Drobców, które właśnie dzieją się od marca do marca. No to niech tak pani pomyśle. Wspomina jak najczęściej, Ja teraz mam to o tym właśnie mówię. Tak, bardzo dobrze. Tutaj muszę na chwilkę przerwać. Można ją kupić. Chciałam powiedzieć, że można ją kupić nadal w internecie. Tak, widziałam, pani Aleksandra jest na okładce również, bardzo ładnie pani tam wygląda. Tak jak dzisiaj. No to taki troszeczkę poszedł wie pani Photoshop, no to wiadomo. No ale dlaczego ja miałabym, może to będzie jedyna moja książka w życiu, więc troszeczkę się dałam poładnić. Ale w tym filmie, o którym rozmawiamy, to znaczy w scenariuszu tego filmu, nie dam się poładnić. Bo bardzo dobrze. W sensie mogę jeszcze tylko o takim filmie też francuskim, Intymność, moim ukochanym. W filmie Intymność francuskim to właśnie para, to 40-latków się spotyka na seks. I to jest właśnie film, który pokazuje taki seks cudowny, takim, w którym oni się naprawdę aktor z aktorką kochają za decyzją swoją własną i swoich mężów, żon i agentów. Oni to podpisali wszyscy razem i to się odbywa na ekranie. To jest niezwykłe po prostu, że nie wiem, ja oglądam w tym filmie taki seks nieudawany. A to nie jest film pornograficzny równocześnie, tylko to jest film, który po prostu bardzo znaczeniowo i emocjonalnie, przynajmniej mnie i wiem, że też wielu widzów za gardło trzyma. To jest coś niezwykłe. Ja przepraszam na chwilkę, bo tutaj zaraz mam też spotkanie z reżyserem, żeby nie było śladów i nie wiem, czy Kuba mógłbyś zerknąć, czy nikt do mnie nie dzwonił, bo dzwonił. Odebrałeś? Janek P. Matuszyński jest zaproszony? Będzie tutaj zaraz, tak, za chwilę. Ale gdzie? Tutaj będzie za chwilkę. O Jezu, mam się posunąć? No to ja się posunę, jemu dam w środku miejsce. A może być tak, pozabieram pewnie, ale ja wtedy dam miejsce. O Jezu, reżyser idzie, ja zwariuję, ale zaraz. Ale jeszcze nie wiem, czy idzie. Może się spóźnił. Może to jest czas, żeby powiedzieć coś o, żeby nie było śladów. I pani roli. Absolutnie. Przecież no właśnie, bo ja tak zmierzam się spotykamy. Do tego zmierzam, ale tak intrygująca rozmowa, że no nie wyszło. Ja panią zagadałam. No, dokładnie. Jezus Maria, ja sobie wczoraj myślałam, że ja po prostu mam taki, wie pan, odbierze te wszystkie rzeczy, żeby reżysera móc wpuścić do środka, jeśli przyjdzie. O, jaki pan jest miły, brawo, brawo, i wszystkie pędzle złapał, filibrysty, cyrkowiec, no cyrkowiec, a to jest mikropor. I ja wczoraj wieczorem właśnie o tym myślałam, że się opanuje. No i widzi pani, się nie opanowałam. Ja po prostu mam taki natłok refleksji. Ja nie wiem, czy to jest. Ale bardzo intrygująca rozmowa. Ale ja cały czas mogę po prostu i refleksje takie, wie pani. To może kolejna książka. Albo może spotkania, jakieś spotkania pani organizowała takie filozoficzne, refleksyjne, autorskie również. A pani by mi pomogła je zorganizować? Ja dobrze płacę. Przyjemnością. Ależmy ubiły interes publicznie. Yes! Kobiety! Ja powinnyśmy się... Kopy to przebito, u mnie się tak mówiło w Frudniku. No i super, ale musimy na chwilkę zakończyć tutaj naszą tutaj relację, bo będziemy oddzielnie musieli zaczynać
Z Jankiem? Tak. A to ja wychodzę, tak? Na razie tak, na razie musimy się pożegnać. Dobrze, tutaj to ja wychodzę i potem ale on wchodzi. Ale w międzyczasie chciałabym, oj, dotknęłam do mikrofonu, w międzyczasie chciałabym życzyć powodzenia. A, bo myśmy w ogóle nie powiedziały o tym, że ja mam nominację. Nominację do Orłów, tutaj mamy w razie czego planszę z Orłami, tutaj za Panią. I jest nominacja właśnie za rolę, żeby nie było śladów. Fenomenalna gra. Ja naprawdę byłam pod wrażeniem i tylko tak naprawdę tak, po prostu dosyć niedawno obejrzałam ten film i tak czekam, kiedy się Pani pojawi. Połowa filmu jeszcze nie ma i tak, dobra, jest, udało się. Jest. I jest cudownie. Naprawdę polecam. No bo ja właśnie gram trochę, niektóre osoby słyszałam właśnie ostatnio, gdzieś spotkałam się na jakimś festiwalu z Grażyną Torbicką, ona mówi, niektóre osoby mówią, że to przesadzone jest. A to wcale nie jest przesadzone, ona ale mówi... tak prawdziwie przesadzone, powiedziałabym. Ale ona właśnie, ta prokurator Bardon, straszliwa, ta postrach opozycji, którą gram, Wiesława Bardon, jest osobą autentyczną i było mało materiałów dokumentalnych, żeby ja mogła ją zobaczyć, prawie nic. Ale z opowieści lekarzy, którzy... No była taka ta słynna sprawa odbicia narożniaka w szpitalu na Banacha, w której jeden z lekarzy, psychiatrów mi opowiedział o tym, doktor Siwiec, no i widział ją w akcji. No i ona była dokładnie taka. To znaczy te tapiry i te felbanki wystające spod... Tak, przede wszystkim. Ale to, ja nie miałam materiału, wie Pani, ale taki króciutki, w którym ona nie prowadziła procesu akurat, tylko czekała chyba na coś, żeby coś wygłosić i ona, myślę, że ona miała jakieś albo cukrzycę, albo przedcukrzycowe stany, bo ona miała takie śpiączki, no przecież była gruba, mi piersi, Janek się nawet tego bał, że trochę powiedział, że jeśli to będzie wyglądało karykaturalnie, to zdejmiemy, że mi dorabiano pupsko ogromne i piersi takie numer 5 i na cienkich nogach przecież swoich szłam. No i ona po prostu, ona była takim monstrum, gdyby nie ten opresyjny aparat, który za nią stał i z którym ona współpracowała genialnie. To ona byłaby farsowa, ale dokładnie. Jeśli się dołożyło ten aparat przemocy i ona mówiła tego i lecieli milicjanci, prawda, i do suki milicyjnej i człowiek znikał, czy prowadziła wiele, wydała wiele wysokich bardzo, ale było śmiertelnych wyroków, no, jeśli się to doda do tego, no to jest farsa, ale równocześnie przerażająca. I równocześnie prawda. I jednocześnie prawda. Mhm. Koszmar. Koszmar. Ale abstrahując od koszmarów, mam nadzieję, że reszta dnia będzie przyjemna. Kopyto przebito. Tak. Kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, zaraz wracamy ponownie. Bardzo. Na moim miejscu będzie Kuba Wejchner, a obok Jan T. Matuszyński. O Boże, nie wiedziałam, że Jan.